z tą ziemią związane są losy mojej rodziny. Stąd rzeczywiście od strony mojego ojca pochodzili moi dziadkowie, pradziadkowie i można powiedzieć, że tutaj są jej korzenie. Te korzenie są bardzo ważne, bo w dzisiejszej Polsce wykorzenienie, odseparowanie od pewnej ciągłości kulturowej jest pewnym problemem. To miało oczywiście miejsce już zaraz po II wojnie światowej, kiedy po wielkich ruchach migracyjnych, po wielkich ruchach ludności na skutek repatriacji, na skutek zmiany granic, bardzo wiele osób, bardzo wielu naszych rodaków oderwanych zostało od swoich korzeni. Dziś ten problem także jest widoczny. Masowa emigracja, bardzo wiele osób, które muszą opuszczać swoje ojczyste strony, to zjawisko nie zawsze pozytywne, często negatywne. I dlatego u źródeł naszej polityki społecznej stoi przekonanie, że wszystko, co robimy, ma służyć wioskom, małym miasteczkom, większym miastom, średnim miastom i dużym też, po to, żeby każdy mógł żyć, mieszkać, kształcić się w powiecie, w mieście, w miasteczku, tam, gdzie się urodził, tam, gdzie są jego czy jej korzenie. Wspominając o tych korzeniach, bardzo dziękuję za przypomnienie roli mojego pradziadka. Jestem bardzo dumny z tego, że on tutaj, Michał Morawiecki, zakładał pierwszą straż pożarną, pierwszą ochotniczą straż pożarną, bo to tkanka społeczna jest coraz bogatsza, także dzięki temu, że poprzez tworzenie się nowych organizacji, poprzez samoorganizację, poprzez tworzenie nowych relacji wewnątrz społeczności nabieramy do siebie więcej zaufania, mamy wspólne cele, dbamy o bezpieczeństwo, tak jak wspaniale o bezpieczeństwo dbają druhny i druhowie, strażacy w całej Polsce, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo za to wszystko dziękuję. Ale też ta historia później, po 21 roku, kiedy straż została założona, wiemy, jak dramatyczny miała charakter. Podczas II wojny światowej tutaj w Jędrzejowskim obwodzie AK walczył mój dziadek Michał, jego bracia Romuald, Józef i siostra Maria. Później po II wojnie światowej odbudowywali Warszawę, pomagali w podnoszeniu, w dźwiganiu naszej zmaltretowanej, zrujnowanej ojczyzny, podnoszeniu z ruin. A potem przyszedł czas Solidarności, która czerpała z tego dziedzictwa naszych przodków, Armii Krajowej, wielkich zrywów, marzeń o wolności. I dlatego jestem też bardzo wdzięczny mieszkańcom Nawarzyc, gminy Wodzisław, panu burmistrzowi za upamiętnienie mojego ojca, ale poprzez niego jestem pewien, że on by tego przede wszystkim chciał. Upamiętnienie członków, sympatyków, działaczy Solidarności i Solidarności Walczącej. Bo to właśnie ci ludzie poprzez swoją wewnętrzną siłę i dzięki poczuciu wolności w zniewolonym kraju wywalczyli wolność wraz z dziesiątkami tysięcy innych, rzecz jasna, wykorzystując także koniunkturę i realia geopolityczne, które się zrodziły. Mój ojciec był i marzycielem, i realistą jednocześnie. Marzył o wolnej Polsce, o wielkiej, silnej Polsce, w silnej Europie, zjednoczonej Europie, kiedy nikomu się nie śnił upadek Związku Radzieckiego. On w latach 70. jeszcze wzywał do opuszczenia przez Polskę Armii Czerwonej, Armii Sowieckiej i przewidywał, że to nastąpi. Miał odwagę razem z przyjaciółmi trzymać transparent Wiara i Niepodległość podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, pielgrzymki, która była tym tchnieniem wolności. I później wraz z swoimi przyjaciółmi, swoimi druchami i druchnami gasili ten wielki pożar stanu wojennego poprzez pokojowe działania. Poprzez działania oparte o demonstrowanie woli wolności. Poprzez druk ulotek, poprzez druk gazet, książek, uświadamianie społeczeństwa, dystrybucję i poprzez tę wielką pracę nad świadomością narodu polskiego, w której tak ważną rolę odegrali członkowie Solidarności. Pamiętam rotę przysięgi, tam przysięgaliśmy walczyć o Rzeczpospolitą Solidarną, ale także o solidarność między ludźmi i narodami. I jestem pewien, że w naszych genach, w genach Polski, Polaków, Polek, obywateli Polski jest to ziarno wolności i solidarności, Rzeczpospolitej Solidarnej, otwartej do innych, solidarnej z innymi. I dziękuję wszystkim, którzy tą właśnie wartość przechowali do dnia dzisiejszego, bo jestem pewien, że wszyscy polscy patrioci, ale i każdy człowiek, jak tak w głębi duszy by się zastanowił, czy Polska jest nam dana, czy Polska jest zadana, to odpowiedziałby na to pytanie, no pewnie, przecież na mnie się świat nie kończy. Polska jest nam zadana. Czyńmy więc razem z tej naszej kochanej Rzeczpospolitej jak najlepsze miejsce do życia na ziemi. Jestem pewien, że dzięki tak wspaniałym ludziom jak strażacy, druhowie, druchny, wszyscy, którzy dbają o Polskę lokalną, dbają o lokalne relacje, organizacje, miejsca lokalnych bohaterów, o regionalne tradycje, o regionalną kulturę, przyczyniają się do tego ogromnie. I za to wszystkim ochotniczym strażom pożarnym w całej Polsce, wszystkim kołom gospodyń wiejskich, ale także wszystkim organizacjom, które myślą o przeszłości, dbają o teraźniejszość, a wszystko po to, żeby budować jak najlepszą przyszłość. Z całego serca bardzo serdecznie dziękuję.